Często słyszymy w mediach, że Polska znalazła się w demograficznej pułapce, że czeka nas demograficzna katastrofa. Co to oznacza w praktyce? W praktyce wystarczy popatrzeć na najnowszą prognozę ZUS, z której wynika, że w 2060 roku będzie nas o 8 milionów mniej. To oznacza, że rokrocznie ubywać będzie o około 170 tysięcy polskich obywateli. Innymi słowy, rokrocznie znikać będzie miasto rzędu wielkości dzisiejszego Olsztyna, Bytomia czy też Bielska-Białej. W 2060 roku będziemy również jednym z trzech najstarszych społeczeństw Unii Europejskiej. Obecnie jesteśmy jeszcze w czołówce najmłodszych. To wszystko, ta przemiana demograficzna będzie mieć tragiczne skutki gospodarcze i całkowicie jeszcze nieprzewidywalne skutki społeczne. Program rządu uwzględnić musi politykę demograficzną, czy to gdy będziemy rozważać politykę rodzinną, czy też gdy będziemy mówić o emeryturach, podatkach czy edukacji. Bardzo cieszę się, że będę mogła wnieść swoją wiedzę i doświadczenie.